W sobotę 2 marca piłkarze wągrowieckiej Nielby zagrali mecz sparingowy z drużyną rezerw. Tam strzelał? Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Po zmianie stron pierwszy zespół strzelił jedynego gola. Błażej Nowak po podaniu od Karola Gregorka pokonał bramkarza. Drużyna rezerw, tak. Widać, że tam w tej drużynie poziom bardzo mocno wzrósł, dlatego są już zupełnie inne mecze pomiędzy pierwszym a drugim zespołem, jak były przynajmniej w rundzie jesiennej. Także ja jestem zadowolony przede wszystkim z mojego zespołu, dlatego że było bardzo dużo fajnych akcji. Szkoda, że tylko jest 1-0, ale mam nadzieję, że to zaprocentuje później i po kolejnych meczach, w kolejnych sparingach, a tym bardziej w meczach mistrzowskich, to po prostu będziemy bardziej skuteczni, bo jeszcze ta skuteczność nie jest na takim poziomie, jakim jest, bo mieliśmy przynajmniej trzy sytuacje, w których mogliśmy strzelić bramkę, ale z drugiej strony cieszę się, że w kolejnym meczu nie straciliśmy bramki. To jest chyba już trzeci mecz bodajże bez straty bramki. Bardzo dobry sparing. Wiadomo, że z pierwszym zespołem młodzi zawodnicy z drugiego zespołu chcą pokazać się jak najlepiej. Delikatna przewaga pierwszego zespołu. Chociaż mieliśmy jako drugi zespół swoje sytuacje, mogliśmy też strzelić, luźnie mogło być, ale doświadczenie pierwszego zespołu górowało na boisku i dlatego byli lepsi. Jest grają? W środę 6 marca żółtoczarni najprawdopodobniej zagrają na wyjeździe z czwartoligowym SKP Słupca. Natomiast w sobotę 9 marca o godzinie 11 w Wągrowcu nasi piłkarze zmierzą się ze Świtem Piotrowo.